to wyjątkowo, rzeczywiście fatalny prezent dla środowisk kulturalnych, jaki PiS z siebie wydał. Jestem zaskoczony, bo przecież profesor Gliński był taką osobą, która gdzieś tam po obrzeżach PiS-u chodziła dość, z dość skromnymi tekstami, ewentualnie przemawiał do nas do tablet, z tabletu, prawda, z, z mównicy sejmowej, natomiast rąk Jarosława Kaczyńskiego, natomiast generalnie nie, nie był jakoś znany szczególnie z, z radykalnych poglądów nawet w sprawach Smoleńska, kiedy się wypowiadał w sposób umiarkowany, nieco inny niż politycy pokroju Macierewicza natomiast to, co słyszymy z jego ust na temat y, wolności artystycznej chociażby. E, się uśmiecha ja, od ucha do ucha. Mówiłem, że to jest prezent dla PO. Mówiłem. To, jest, to, nie, to, to nie jest ani dla nas prezent, ani to nie jest dla świata kultury prezent. To jest po prostu fatalna, y, y, fatalna sytuacja i człowiek, jak widać wyraźnie, który nie powinien w ogóle pretendować do takiego miejsca, które dzisiaj zajął.